Siema, siema, Wilku z American Carsmania! Sobota, drugi dzień imprezy! Dzień dobry, dzień dobry! Jak tam zabawa na American Carsmania? Świetnie, dopiero zaczynamy, ale jest super. Na scenie głównej już byłyście dziewczyny? Tak, oczywiście. Jak się podoba? Bardzo, jest super atmosfera. O to właśnie chodzi tak naprawdę. Super, dzięki bardzo, pięknie wyglądacie. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich na American Carsmania. Siema, jak oceniacie American Carsmania? Super! Siema, się z nami Goover, youtuber Goover! Jak oceniacie American Carsmania? Zajebiście. To mi się podoba, bardzo to się dzieje w ogóle. Zobacz. Zobacz. Tam mamy Lambo, tutaj mamy Goovera i jego oczywiście dziewczynę, no, też z sceniaczem. Koleżanka. A, koleżanka jest. Super, daj mu troszeczkę, posłuchamy co tam potrafi. Coś pięknego, czy państwo to słyszeliście? Dzięki Goover, na razie. Siema. Jak tam oceniacie American Carsmania? Zajebiście, bo nie mówię. Jestem z innego kraju, no tak by to powiedzieć. To wiadomo, to słychać. To idziemy do tyłu, coś, zapadaj coś trochę. Czy państwo słyszycie, czy państwo widzicie, co tu się w ogóle dzieje? Zapadajcie mu! No jest coś fantastycznego po prostu. Jak oceniacie American Carsmania w tym roku? Elegancko. Coś pięknego. Fantastyczny samochód. Dziękuję bardzo. Coś to w ogóle daje po głosie, czy nie za bardzo? Nie, za bardzo. Panewki. Jak oceniacie American Carsmania? Zajebiście. Naprawdę zajebiście. Pierwszy raz jesteśmy, ale zajebiście. Ponownie przyjedziecie na następny rok? Może więcej makaroniarzy. Coś pięknego. Jak oceniacie American Carsmania? Jak zwykle zajebiście. 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 Piękny samochód przede wszystkim. Co to za auto? Nikon Mark 4. Przepiękna fura. Dzięki. Dzięki. No się mamy. Jak oceniacie American Carsmania? Zajebiście. No co mam powiedzieć? Jesteśmy przy naprawdę niesamowitym pojeździe specjalistycznym w straży pożarnej. Co to za wóz? Emergency One, model H, rocznik 93, od 94 w Polsce. Od nowości jest w Państwowej Straży Pożarnej był, w szkole w Poznaniu, później na JRG 3 w Warszawie. Po OSP na Sierskim do nas trafiły 4 lata temu. Super, zapodajcie coś!